orang mayan yang macan. Mau bonita, meta morena, mau halal, mau antar pada hanya bida. Aku sekarang bersih, sedang menghubung sebuah. Siemano. Dzisiejszy odcinek będzie, że tak powiem, najśmieszniejszy, pomimo że nie jest mi do śmiechu. Byłem wczoraj u lekarza, ponieważ nie czułem się najlepiej i dostałem tapsy, nawet nie wiem jak się nazywają, ale dostałem tabletki, które są dość silne i jest godzina późna. Ja spałem wczoraj od godziny 21, dzisiaj do 10. Dostałem takie tapsy i muszę je brać dwa razy dziennie, które mnie zajebiście zamulają. Ja ledwo chodzę, a dzisiaj musimy dojechać do kolejnej miejscowości, najprawdopodobniej na stopa lub autobusem, więc... Co to za robak mi tu chodzi? Dobra, to nie bedbox. Trzymajcie kciuki, dzisiaj będę trochę jak zjarany, ale nie jestem. Zapraszam. Jestem już na zewnątrz, jest patelnia. Tutaj w Los Palos jest mnóstwo takich tuk-tuków elektrycznych. Wydaje mi się, że rząd dofinansowywał, bo sobie po prostu chłopaki widać bez celu jeżdżą. A ja idę doładować telefon, bo wczoraj mi się nie udało. Więc dzisiaj trzeba to ogarnąć, tak wygląda okolica. Jedna droga, tutaj prawie nic nie jeździ. Mnóstwo budynków, które są po bokach, są po prostu puste, postaram się wam pokazać. Zobaczcie, tu jest opuszczony budynek cały, tak. W sumie dużo takich jest budynków poopuszczanych. Tutaj, tu kolejny. Tutaj jest Timor Telecom. No nie tutaj, ten kolejny budynek. Idę doładować pieniądze, doładować telefon. Mdzija. Czaja, mam dżije. No i doładowałem, poszło szybko, sprawnie. Minuta, $5 za nielimitowany internet przez 30 dni. Miał być tydzień, jest 30, więc w sumie lepiej dla mnie. Idziemy na rondo, czekamy na autobus, który będzie jechał do Tutuali. To jest nasz przedostatni stop, jadąc w stronę wschodu kraju. Więc nie bójcie się, jeszcze będą odcinki z Timoru, który jest zajebisty. Ale ja jestem dzisiaj zamulony, trudno. O, policja. Policja, będą dymy. A nie, tak poważnie, chłopaki gadają sobie tu z policjantem, który czeka z nami na autobus. Tutaj czas jest pojęciem względnym. Siedzimy sobie na ławeczce. To za chłopaka, żeby nie było widać. My czekamy tutaj na autobus do Tutuali, ale nikt nie wie, o której godzinie jedzie. A jak się zbiorą ludzie, a nie ma ludzi, oferowali nam za $60 w jedną stronę, za 40, a boosterowanie kosztuje 2 dolce. Więc jeśli będziemy tyle płacić, to będziemy czekali tak długo, aż ktoś będzie jechał. I want to know what language Holandia use. Yep. Speak. Jedziemy do Tutuali, wyczekane, $2.50, oferowali nam po 20 za głowę, poczekaliśmy, jedziemy za 2.50, jest zajebiście. Udało się za 2.50! Dokładnie tak, jedziemy lokalnym busikiem, lokalnym mikroletem, jak mówię, tu Baza już pękał, Baza mówił, że nie daje rady i już nigdy nie pęka, pamiętajcie. Zapłaci 20 za osobę. Nigdy tak nie było, to są oszczerstwa. Baza po prostu jest bogatym człowiekiem. Jemu takie tam drobne 2,20, nie robi różnicy. Co to jest 1-0? Sintetico cantino ando pensando. Quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Próbujemy jechać autobusem. Jak ruszamy, to dzieciaki podbiegają na pakę. Doskakują, żeby się złapać, żeby pojechać za darmo. Ten gość się denerwuje, hamuje cały czas. Tutaj chłopaczek wszystko poleciał przez pakę. Zaraz będą dymy, patrzcie. Zaraz będą dymy, on zaraz będzie kogoś lał. O, tamten w czerwonej czapeczce, tam z tyłu. Zawinął się. Bo tak jak jedzie nasz kierowca, to oni próbują na gapę jechać za friko. A on się denerwuje, więc pierwsze dymy. W
Staram się to nagrać jeszcze raz. Zobacz, już biegnie, biegnie, biegnie. Zwątpił. Jesteśmy na stacji benzynowej, w sumie to jest tylko beczka z paliwem, jedziemy już, nie wiem, chyba z półtorej godziny, tak? 40 km mieliśmy do przejechania, 30 do przejechania. Zrobiliśmy, już wam mówię, ile? Zrobiliśmy 28 km w jakieś 2 godziny, zostało nam 16 do 13 do przejechania, powinniśmy to zrobić w jakieś, nie wiem, 30... 40 minut, najgorsza droga w życiu, a jestem zmęczony jak pies, więc... Ale kozacko! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wywiad ze znanymi podróżnikami na kanale. Teraz następujące, dlatego że Polo tutaj umiera. Kończy się. Także wrócimy. Tak. Jesteśmy na punkcie widokowym. Baza negocjator, Artur lata dronem. Ogarnęliśmy tutaj, w sensie, tutaj nocleg jest $25 za osobę. Tutaj nic nie ma, psy dupą szczekają. Ostatni punkt tutaj na końcu wyspy. Ale będziemy jechać jeszcze w dół, do Walu Beach. Powiedzieli nam $15 na 3 osoby, czyli po 5 za osobę. Jest 9 km z buta, nie będziemy szli z tymi dużymi plecakami, jest 16.35. Dojazd od wyjścia z chaty zajął nam jakieś 5 godzin tutaj, 40 km, więc będziemy zawijać się na sam dół, na Watu Beach, to jest już ostatni punkt na dobrą sprawę wyspy, więc będziemy tam jechać. Oferowali nam $25, żeby dojechać na plażę, powiedzieliśmy, że nie, zeszliśmy do 15, nie da się zrobić tego taniej chyba. Chcieliśmy dychę, powiedzieli, że nie, więc jedziemy na Watu, albo Walu Beach, w sumie nie się nazywa Walu. Walu Beach. Dojechaliśmy na koniec wyspy. Koniec... Okej. Okay. Koniec, zobaczcie, Timoru Wschodniego. Jesteśmy... na samiutkim końcu. Zobaczcie, wyspy. Dalej już nic nie ma. Wygląda to następująco. Płacimy $25 za dobę. Za taki domek na 3 osoby. Tu już jest sama plaża. I nic tu nie ma. Idziemy jeść i pokażemy wam trochę więcej. W takich miejscach jak te, nauczyć się muszą jednego, dobrego biznesu. Powiedzieli nam za jedną noc $25. Czyli za dwie wychodzi 50. Jeżeli powiedzieliśmy im, że jeżeli spuszczą nam do 45 za dwie, zostaniemy dwie. A jeżeli nie, będziemy tylko jedno. Powiedzieli, że nie, więc tutaj ciężko o jakiekolwiek negocjacje. Nie rozumiem tego, bo lepiej chyba wziąć $5 mniej, żebyśmy mieli tutaj dwie noce i zarobić siano, nie zarobić tylko za jedną. Poza tym w tym miejscu za zupkę chińską płaci się $5, więc kolorowo nie jest. Zamówiliśmy jedzenie, w sumie chłopaki zamówili, ja mam swoje zupki chińskie, cebula. Czekamy na jedzenie. Nie udało mi się dzisiaj nic dograć, jestem już odmulony.
a zaraz biorę kolejnego tapsa, więc się zaraz zamulę. Idziemy spać. Zrobili nam 3 materace, raz, dwa, trzy w takim domku, płacimy 25 dolarów za dobę, jak mówiłem wcześniej. Mamy prąd, mamy wiatrak, mamy światło, mamy moskitiery, nie wiem czy starczy na 3 materace. Miejmy nadzieję, że tak. Dzisiaj już tu nie będziemy wychodzić. Podobno są krokodyle, wieczorem wychodzą na plażę, więc lepiej tu nie wychodzić. I tyle. Zobaczymy, co będzie jutro. Widzimy się rano. Siemano. Wstałem. Dzisiejszy odcinek to taka składanka z dwóch dni. Nie dało się dograć nic wczoraj wieczorem. Będziemy płynąć za może godzinkę tam na wyspę, która nazywa się Jacko Island. Oczywiście pokażę wam, jak to wygląda na mapie, bo ostatnio nie robiłem tego i dużo ludzi nie wie, gdzie się znajduje dokładnie. Więc jesteśmy tutaj. No i idziemy. No i chwila relaksu, no i będziemy starali dostać się na wyspę Jacko Island. Idziemy na wyspę. Są tu z nami ziomeczki, których poznaliśmy w Dili jeszcze. Pojechali to samo miejsce co my, oprócz nas i ich. Nikogo tu nie ma, takie domki kosztują, mówiłem chyba wcześniej, 25 dolarów za dobę. No i cisza, spokój, nic tu nie ma. Tak wygląda plaża. Idziemy na drugą stronę plaży zapytać się rybaków, ile będzie kosztowała nas przeprawa tam na tą wyspę Jacko Island. Najprawdopodobniej 10 dolarów za osobę, nieważne ile nas tu będzie. Trochę przykre, bo jak jesteście sami, to was zawiozą za dychę, a jak jesteście w piątkę, to dychę za osobę, więc trudno. Ale być tutaj na końcu, można powiedzieć, Timoru i nie zajechać na Jacko, to trochę przypał. Gak bisa kurang, Pak. Gak bisa. Piket di sana itu. Hah? Piket di sana itu. Tanya siapa? Yang putih itu. Yang putih. Nah. Bukan Bapak. Bapak yang bawa. Ya, tidak. Hah? Tidak yang tirau. Have you been to Karimun Java? Karimun Java? I want to, but you need to go to Jogja first. Yeah, I know. Dopływamy na dziewiczą wyspę Jacko Island, na której nie ma nic, nie można tutaj nocować, nie można tutaj rozbijać obozów, nie ma nic, jest to wyspa uważana za świętą przez lokalców. Patrzcie na kolor wody, tutaj nie trzeba dawać żadnych filtrów, kompletnie nic. Polatamy dronem. Patrzcie na ujęcia, jak wygląda Jacko Island z góry. I'm 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day do kraju. Jeszcze będziemy trochę jeździć, jeszcze mamy trochę czasu. Ogólnie jest pięknie. Zobacz.
Moi drodzy, pora zakończyć tą podróż do... Do tego, jak to się nazywa, gdzie my jesteśmy? Do Jacko Island, do Balu Beach. Było bardzo spoko. Zawijamy się stąd z samego rana, tutaj naprawdę nie ma więcej co pokazywać. Chillujemy się, więc odpoczywamy tutaj bez kamer, bez nagrywania. Trochę spokoju nie zaszkodzi. Fajnie, że byliście, wpadajcie na Patronite Piotr Przywarski, wpadajcie na Instagram Piotr Polo Przywarski. Łapka do góry, komentarz, subskrypcja. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.